Jeszcze kilka lat temu moje życie wyglądało tak, powiedziałabym, idealnie. Byłam na takiej autostradzie życiowej, super praca, fantastyczny partner, wszystko piękne i ułożone i zaplanowane do końca. Ale zdałam sobie szybko sprawę, że to jednak nie sprawia mi przyjemności i nie sprawia, że jestem szczęśliwa. Łamać schematy to tak naprawdę oznacza mieć odwagę, aby żyć na swój własny sposób. Mam zamiar przejechać całą Panamerykanę. To jest trasa, która prowadzi z północy Alaski na samo południe Argentyny. Ponad 30 000 kilometrów. I'm Ava, and I'm a full-time adventurer. I want to bring you on a journey that's all about being brave, experiencing the world, and feeling truly alive. Obecnie mam chyba 3 miliony fanów na moich kanałach, na portalach społecznościowych. Urodziłam się w małym miasteczku w województwie dolnośląskim, w Środzie Śląskiej. Ale w wieku 12 lat wyjechałam z kraju i pojechałam z mamą do Wielkiej Brytanii. Mojej ukochanej wnuczce Ewuni poświęcam. Pasja do podróży, myślę, że mam ją po moim dziadku świętej pamięci, który jeszcze w latach 70., 80., 90. podróżował praktycznie po całym świecie. I z tych podróży przywoził kroniki podróżnicze. Przeglądam i patrzę, że on nawet do Meksyku pojechał z kamerą. Ta kamera już potrafiła nagrywać głos, była kolorowa, to na obie czasy było Ewunem. Czyli on był takim vlogerem, youtuberem tamtych czasów. Podróżuję głównie sama, tak więc wszystkie filmy, które tworzę je też sama. Wiele osób, oglądając moje filmy, może sobie pomyśleć, że jestem naiwna albo szalona. I po części zgodziłabym się z nimi, ale nie sądzę, aby to było coś złego. So normally you do this naked, but you know, for the purposes of this video, this is an educational video. No oczywiście stresuję się bardzo. Babcia, widziałaś może mój kubek? Ciągle myślę, że może ją coś spotkać takiego, czego ona nie jest w stanie przewidzieć. A ta siekiera po co? No jak to, żeby drewno rąbać? Masz zamiast kogoś upolować? A no tak, do samoobrony. I kiedy pytam ją, Ewa, czy ty całe życie będziesz tak podróżować? Kiedy ty wreszcie skończysz? Oj, wtedy dostaję reprymendę. Od zawsze wiedziałam, że nie chcę mieć dzieci. Że bycie mamą nie jest rolą, którą chciałabym spełniać w moim życiu. 4 lata temu sprzedałam wszystko i zaczęłam podróżować po świecie. Dzisiaj całe moje życie mieści się w moim samochodzie. Alright, you guys, I'm pretty much packed. The kitchen is here. My wardrobe pretty much is here. This is my bed as usual. To był szok. Jak to tak można zostawić pracę, mieszkanie, męża? Siekierę chyba tutaj? Najlepiej przy głowie. Nawet byłam na nią wściekła, że przewróciłam praktycznie swoje życie do góry nogami. Każdy będzie prowadził taki tryb życia, a szczególnie nasza wnuczka Ewa niech sobie prowadzi taki, jaki uważa za stosowny. Hopefully I can do it. Ona jest kimś, z kogo ja osobiście jestem bardzo dumny. Mówię i jestem szczęśliwy, że mam taką wnuczkę. No ale nie widzę kosmetyków. No jak bez kosmetyków? Ona jest ładna, bez kosmetyków. Mam czasem wrażenie, że ludzie tak do mnie piszą, ponieważ oczekują, że ja powiem im coś magicznego, co zmieni ich życie. Ja nie mówię takich rzeczy. Każdy ma własną wersję szczęścia. Nie trzeba jeździć na koniec świata, aby to szczęście odnaleźć. Czasem warto po prostu mieć odwagę, aby spojrzeć wewnątrz siebie i zapytać tak naprawdę, czy te schematy, w których się żyje, są dla nas odpowiednie i czy nie warto by było czasem podjąć ryzyka ku szczęściu. To jest chyba moja jedyna rada, którą mogę się podzielić. All right, keep exploring and I'll see you in the next adventure. Mua!